Zatem jak miłość, Magda i Andrzej będzie rozwód czy pojednanie? Najpierw zdradził żonę, potem kręcił i oszukiwał, a teraz odkrył, że jednak to żonę bardzo kocha i chce. By wszystko było jak dawniej. O poranku, po imprezie w siedlisku, Andrzej, Krystian Wieczorek, wyzna żonie, że nigdy nie zgodzi się na rozwód i zrobi wszystko, żeby Magda, Anna Mucha, do niego wróciła. Przed nami dalszy ciąg małżeńskich perypetii Magdy i Andrzeja w M jak miłość. Andrzej, Krystian Wieczorek, chyba nie rozumie, że nikt go o zgodę pytać nie musi. To sąd udziela rozwodu, a on jako winny nie mógłby się sprzeciwić. Ale na razie do rozwodu daleko i wcale nie jest pewne, czy do niego dojdzie. Ale gdy Andrzej tak zapewnia Magdę, Anna Mucha, że chce z nią być, dochodzi do nieoczekiwanych wydarzeń. Przez chwilę Budzyńska uwierzyła niewiernemu mężowi, gdy ten otrzymał telefon, że Julia, Marta Chodorowska, trafiła do szpitala. Bez zastanowienia pojechał do swojej kochanki. Okaże się, że została ona napadnięta w parku. W wyniku szarpaniny ze złodziejem upadnie, uderzając się w głowę i tracąc przytomność. Jest przerażona, że coś mogło stać się dziecku. Andrzej zapewnia ją, że wszystko jest dobrze i odkrywa, że spodziewają się córeczki. Jednocześnie Magda uświadamia sobie, że jej małżeństwa nie da się już uratować. Boże, jaka byłam głupia. Przecież gdybym została z Andrzejem, Julia i jej dziecko byliby już stale obecni w naszym życiu. Dziecko Julii, nie moje. Nie, nie zniosę tego, nie dałabym rady. I tak emocjonalna huśtawka, na jakiej znalazła się Magda, zdaje się nie mieć końca. Przecież została tak boleśnie zraniona. Mąż ją oszukiwał, a do tego jeszcze była narażona na kontakt z jego ciężarną kochanką. Co gorsze, także otoczenie zawiodło Magdę. Były osoby, które o wszystkim wiedziały, lecz milczały. To też boli. Wsparciem był dla niej syn Maciek, Franciszek Pszanowski. Zapewnia, że matka zawsze może na niego liczyć. Luksusowy zegarek doprowadził żonę gwiazdy PSG do odkrycia małżeńskiej zdrady. Marianna Dufek opowiedziała o rozstaniu z Kamilem Durczokiem. Wspomina dramatyczną chwilę, on się nie rozstawał ze mną dla jednej kobiety, ale dla wielu. Poniedziałek / 20:55, TVP2.